W związku z przypadającą w tym roku 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i ustanowieniem przez Senat 2023 roku rokiem kopernikowskim, 15 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone patronowi placówki ustanowionego w 1974 roku. Apel był okazją do podsumowania działań, które zostały przeprowadzone w szkole w ramach narodowych obchodów poświęconych temu wielkiemu uczonemu. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru, powitania wszystkich przybyłych gości i wręczenia im podarunków wykonanych przez jedną z uczennic. W tym roku uczniowie liceum brali udział w ogromnej ilości różnych konkursów związanych z Mikołajem Kopernikiem, a były to m.in. lekcje z Kopernikiem w języku angielskim, szkolny konkurs języka angielskiego dotyczący słownictwa z zakresu nauk przyrodniczych, quiz o Mikołaju Koperniku, lekcje historii o Mikołaju Koperniku, konkurs na wykonanie układu słonecznego oraz piernika i lekcje plastyki pod tytułem Świat Kopernika. Do najtrudniejszych zadań należało przede wszystkim uczestnictwo w projekcie Szkoła Przyjaciół Kopernika, objętym patronatem honorowym przez ministra edukacji i nauki. Szkoły biorące w nim udział musiały wykonać 5 zadań konkursowych – grę miejską terenową, planszową albo escape room o Koperniku, lekcję z Kopernikiem, kartę urodzinową dla Mikołaja Kopernika, a także film o Mikołaju Koperniku, który został zaprezentowany uczestnikom podczas uroczystości. Zadania te musieli wykonać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele szkół. Historyk Marcin Kulesza z tej okazji wygłosił wykład pod tytułem Kopernik znany i nieznany, który ukazywał nieznane fakty na temat tego uczonego, przez co niemal od razu zaintrygował słuchaczy. Każdy z zaangażowanych w projekt uczniów otrzymał certyfikat Szkoły Przyjaciół Kopernika, a laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczone podczas wydarzenia. Kochany Panie Mikołaju, piszę do Pana nie od święta, bo bardzo Pana tu kochamy, choć nie roznosi Pan prezentu. Znam Pana dzieła, portret CV, bo jestem Pańską wierną fanką. Chodzę do szkoły, gdzie patronem jest właśnie Pan, czyli Kopernik. Piszę w imieniu całej klasy, lecz nie do mistrza astronoma. Żadnym Pan również bakałażem, który ciemnogród sam pokona. Więc niech nam zaraz Pan podpowie, jak prawdę dzisiaj szukać mamy. Uczniowie szkoły uświetnili występ swoimi popisami wokalnymi oraz aktorskimi. Młodzież miała okazję ukazać swój talent muzyczny, prezentując na scenie utwory Czy wśród nas są Kopernicy, List do Mikołaja oraz Aleja Gwiazd. Młodzi aktorzy zaprezentowali również sketch pod tytułem Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Ja w swojej genialności wymyśliłem kilka niesamowitych teorii, które zrewolucjonizują ten szary świat. Takich odkryć nie dokonuje się na co dzień. Nie na co dzień, bo na przykład wczoraj nie odkryłam. No i w sumie przedwczoraj też nie. Panie Mikołaju, Panie Hiacynto, czy widziała Pani może moje pergaminy? Czy Pan oszalał? Przecież tu jest tak namaganione, tu jest wszędzie nieporządek. Ja to widziałam, po prostu wyrzuciłam do kosza. Czy Pani żartuje? Jak to do kosza? Czy Pani wie, co na nich było? No co? Dzieło mojego życia. Epokowe odkrycie. Cześć, Macyn. Cześć. Idziesz w miasto do Jelenia? Bardzo mi przykro, ale teraz pracuję. Piszę mój projekt. Czy wiesz, że to tak naprawdę Ziemia kręci się wokół Słońca, nie odwrotnie? Super. To co, idziemy? Super. Super, to jest tyle, co masz do powiedzenia na temat odkrycia, które inaczej sytuuje człowieka wobec Boga i Wszechświata? Super. W
końcu przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Po przeczytaniu listu ministra Czarnka głos zabrał starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, który jako absolwent tej szkoły wypowiedział się na temat Kopernika. Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy, droga młodzieży, dużo historii. Taki naprawdę duży wykład z historii, oprócz tego współcześnie odniesienie się Was do tejże historii. Ale jedno słowo muszę dołożyć, bo jest z nami pan dyrektor Zaniewski, który właśnie w 1974 roku przyłożył swoją rękę do tego, że patronem dzisiaj tej szkoły jest właśnie Mikołaj Kopernik. Brawa dla pana dyrektora. Jestem również absolwentem tej szkoły i mam ogromną przyjemność. Cieszę się, że wówczas, co prawda jako uczniowie, nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawy z tej uroczystości. No jak to Kopernik, dlaczego Kopernik w 1974 roku, tak jak dzisiaj tutaj młodzież też może się pyta. No Kopernik, a jednak ponadczasowa zupełnie postać, ogromne dzieło, taka energia do otwierania mózgów uczniów na przyszłość, no to mobilizuje. Widzieliśmy, słyszeliśmy wszystko. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy przyczynili się dzisiaj do tej uroczystości za naprawdę bardzo, bardzo wysoką jakość. Jest mi również niezmiernie miło, że młodzież się tak żywo zaangażowała. Pewnie nie mieliście wyjścia, ale wyszło Wam to bardzo dobrze. Wszystkim Wam serdecznie gratuluję, cieszę się i życzę dobrego świętowania naszego patrona. Przy mikrofonie znalazł się również poprzedni dyrektor szkoły Tadeusz Zaniewski, który wspominał lata spędzone w tej placówce. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie, że mogłem być tutaj razem z Wami po tylu latach. Przecież to 50 lat temu było, proszę Państwa. 50 lat temu. Jak żeśmy o Koperniku pomyśleli i zrealizowali, i to jest ważne, żeby dążyć do tego, co jest ważne. I wtedy wiedzieliśmy, że mamy wielkiego Polaka, patriotę. I tak go cały czas traktowaliśmy, traktujemy i będziemy traktowali. Obecni na wydarzeniu mogli obejrzeć ogólnopolską wystawę Kiedy Ziemia przestała być centrum wszechświata Kopernikana w archiwach państwowych, przygotowaną przez archiwa państwowe. Ekspozycja przedstawia życie i osiągnięcia genialnego astronoma. Znajduje się na niej blisko 100 materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych w Polsce. Wystawa dostępna jest do oglądania do końca roku.